Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Tomb Raider. Znajdujemy się w poziomie pod tytułem Cistern. Powiem Wam szczerze, od razu z góry, że to jest jedyny poziom w tej grze, którego naprawdę nie lubię. Ja nie wiem dlaczego, wiem, że jest wiele osób, które lubią ten epizod, ale niestety ja nie. Być może dlatego, że jest tutaj dużo kombinowania z poziomami wody, zresztą zobaczycie. Ale naprawdę nie przepadam za tym levelem. Dużo też z tego levelu nie pamiętam. No, jakoś damy radę. Musimy. Dobra. Za chwilę dojdziemy do takiej głównej sali, w której tak naprawdę... w której znajduje się nasze główne zadanie. Dobra, więc tak, tu musimy dźwignię przesunąć. Tu nam chyba jakiś jeszcze szczurek wskoczy. Nawet nie jeden. Te szczurki też wyglądają dość creepy. Jeszcze te czerwone oczy. Okej. Więc tak, apteczka. Zawsze się przyda. Okej. I jesteśmy w głównej sali. O, akurat krokodylek nam pływa. Duża lokacja, bardzo. I będzie tu też dużo roboty. Może level nie jest jakoś super ekstra, specjalnie długi. Ale trzeba wiedzieć po kolei, co i jak robić, a ja niestety tego nie wiem. Nigdy nie pamiętam, co pierwsze. Będę próbowała to robić na czuja. Jeszcze szczurki. No patrzcie. Okej. Dobra, no to co? Chciałabym iść tam, gdzie się wyrównuje poziom wody. To było chyba tam. Dobra. To czyli musimy się udać tutaj. Dobra. Tutaj musimy się przesunąć na drugi koniec sali, bo inaczej się tam nie dostaniemy. Oczywiście w tym odcinku będzie nam przeszkadzał pier, ale to już standard. Terminator. Długo to trwa, no ale zaraz będziemy na miejscu. Okej. Zanim tutaj na bok się udamy, chciałabym jeszcze... Tutaj chyba była jakaś... Nie! Boże! Bo co ja zrobiłam w ogóle? Ja nie wiem, co to było. Nie, no, początek odcinka i już jakieś fejle. Jezu, całe szczęście, że tutaj jest ten gzyms. Misklik po prostu, misklik. Ja może to zapiszę. Tak będzie najlepiej. Zapisz to, kobieto. Tak jest. A nie znajdźka. Tutaj jest klucz. No. Tylko teraz do których drzwi też nigdy nie pamiętam, do których drzwi po kolei znajdujemy te kluczyki. Dobra. Najpierw musimy się dostać tutaj. Safe. Dobra.
tutaj będzie niespodzianka. O, taram. Cześć, tak się nie widzieliśmy. Dawno cię tu nie było. A już uciekł, już uciekł. Dobra, tutaj jest wajcha, która posłuży nam do opuszczania lub podnoszenia poziomu wody w tej głównej sali, w której się przed chwilą znajdowaliśmy. Zaraz wam pokażę, jak to działa, ale chciałabym przejść się jeszcze po sekret, jeśli zdołam. Okay. Muzyczka już jest, ale jak już tu jesteśmy, to trzeba zebrać co nieco. Tu są amunicje do shotguna, tam również. Powiem wam, że ja jakoś... Shotgun nigdy nie był moją jakąś ulubioną bronią. Zawsze tylko w starszych częściach korzystałam z Desert Eagle. Nie wiem czemu, ale po prostu uwielbiałam tą broń. Ale też na przykład w jedynce jej nie ma, w dwójce chyba też nie, chociaż nie chciałabym wprowadzić w błąd, ale wydaje mi się, że nie. Za to tutaj w jedynce to lubiłam bardzo Magnum albo Uzi. Tak samo w dwójce. Shotgun pomimo, a nie wiem dlaczego nie lubiłam tego shotguna, shotgun jest naprawdę bardzo mocną bronią. Także nie wiem, może kwestia po prostu gustu. Nie wiem. Ale postaram się w tej części więcej korzystać z tej broni. Jeszcze tam mamy apteczkę na samej górze. Może dlatego, że jest to po prostu wolna broń, fakt faktem, no ale jest mocna. Wreszcie trzeba z tej amunicji korzystać, bo będzie taki moment, w którym niestety wszystko stracimy, ale nie chciałabym tu spoilerować. Okej. Okay. Dobra. Czy ja mam teraz robić coś z tą wodą? Oto jest pytanie. Może najpierw po prostu przepłyńmy tu, bo nie jestem pewna. Co my tu mamy? Już nie pamiętam tych lokacji. To jest. A widocznie tutaj można wyjść, ok. To już? Jakiś taki lichy chyba. Dawno nie jadł. Co my tu będziemy mieć, bo nie pamiętam. A kluczyk. Okej. Co dalej? Tu wiem, że na dole coś biega. Dobra. Czy tu coś jest? Nie. Czy ja się muszę tam... Czy ja to muszę robić? Czy nie mogę tu zejść normalnie? Nie do końca to ogarniam. Czy wystarczy, że tutaj się opuszczę? Czy tu coś będzie jeszcze na samym końcu? A, dobra, zobaczymy. Da się kamerą zobaczyć. Nie, tu już nic nie ma. Dobra. Spokojnie można było się wcześniej opuścić rękami. Ej, no ale zeskakuj tu, co? Dobra. Mamy klucz. Właściwie to klucze dwa. Jest pełno drzwi. Więc czym się zająć najpierw? Czy podwyższyć poziom wody? Ja bym może podwyższyła. Zobaczymy, co nam to da. Okej, mamy pięknie zapełnioną salę z wodą.
Nie, no to było zajebiste. Ja chciałam, żeby był to taki fajny, piękny, zajebisty skok. A tu ząg. Nie no, zajebiste. Dobra, tutaj jeszcze tu trzeba płynąć, ale jeszcze tu chyba był sekret. Tak. Nie wiem, tu. Tu. Czy tu coś jeszcze? Ha, wypłynęłam boczną. Dobra. Może zaczerpnę powietrza. Nie, no to było epickie. Tędy może teraz. No i bardzo dobrze. Bardzo dobrze, dlatego że jest tutaj podwodna dźwignia, którą musimy przeciągnąć, a gdyby ta woda była opuszczona, no to niestety nic tutaj byśmy nie wskórali. No tak, super. Dobra. I teraz te drzwi na dole chyba nam się otworzą. Tak jest. I tu mamy kolejny kluczyk. Zastanawiam się, czy nie wypadałoby najpierw teraz tych kluczyków zacząć sobie używać. Tylko teraz pytanie brzmi, czy ja do tego potrzebuję wody. Nie wiem. Zobaczymy. Musimy to sprawdzić. No i tu jest, mamy to teraz napełnione. I czy tutaj ma być woda, czy nie? No chyba ma być, bo są kolce, więc raczej na pewno. I co teraz? I co teraz? Tutaj. O, i mamy klucz złoty. No to gitara. No w tym poziomie jest pełno kluczy. Okej, okay, otworzyło nam się to. Coś nam to zbyt sprawnie idzie. Ja nie wiem, czy za chwilę nie będzie trzeba faktycznie tej wody obniżyć. Tutaj byliśmy. To teraz tutaj. Ale tutaj... Tutaj co do tej wody nie byłabym już taka pewna. Powiem wam szczerze. Ja użyję tutaj klucza. Silver nie, chyba to. Ja użyję tu klucza. Ale sobie też tutaj zasejwuję, bo jak będę musiała obniżać tą wodę, to się zdenerwuję. A tak to sobie tylko wczytam zapis. Następne mapy. Nie wiedziałam, że jest jeszcze jedno. To wszystko chyba tak. Tak myślałam. Dobra. Zniknął już? Tak. Dobra. Teraz jeszcze wyżej musimy się dostać.
Tam są naboje do magnumki. Ale tu z tym jest dość sporo kombinowania i powiem Wam szczerze, nie chce mi się tam próbować doskoczyć. Także jak ktoś jest chętny to i będzie grał, to tam są naboje. Ja nie mam zamiaru po nie iść. Wiecie co? Właśnie nie wiem, tu, czy powinna być w końcu ta woda, czy nie. Bo ja wiem, co tam będzie. Tam będą kolce. Kurde. I nie wiem. Tu coś chyba jeszcze było. O, ale no, na szczurki to raczej szkoda mi tego magnuma. Nie chciałabym tego robić i powtarzać tego. Ale najwyżej potnę trochę wtedy ten odcinek. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Dobra. Skakej, Gobito. Mi się tam obiad pichci. Mam nadzieję, że mi się nie przypali. Dawaj, dawaj. Coś mi się dzieje ostatnio w tej grze z teksturami, no ale też to jest stara gra i tak cieszę się, że jest taka możliwość, że idzie to na aktualnych Windowsach. I tu teraz w takim razie powinna być woda, rozumiem, tak? Nie. Ja nie kumam tego. Nie rozumiem, czy to tak miało być. Jeszcze. A jest woda, dobra. Ale czy to tak ma być? Dobra, nie tu, tędy. No i właśnie to tak ma nie być. Dobra, a tutaj. Że tu jest, proszę, żeby tu był jakiś skrót, bo nie wytrzymam. Aha! O! Dobra! No to przynajmniej nie musimy taki hektar iść. To ja bym tutaj obniżyła poziom wody i muszę pamiętać, żeby w te drzwi wejść. Tu, gdzie krokodylki leżą naprzeciwko, dobra. Będę pamiętać. Ty skąd się tu wziął? Dobra. To tak to zrobimy. I obniżamy wodę. Poziom wody w głównej sali. Dobra, nie zabij się tylko Lara. Więc tak, ja nie wiem, czy nie zwrócił, nie wiem, czy tam krokodyl lewitował, czy jak. Teraz to sprawdzimy. On lewituje? Nie wiem. Lewituje! Jak słodko! Zobaczcie. Jak ślicznie. Magia Teera. Super. A tamte też lewitują? Nie, tamte nie. Tamte są tutaj. Właśnie. Gra tego nie przewidziała, że w miejscu podwyższenia wody
może pływać krokodyl, więc wisi w powietrzu. Którą rajkę? Chyba w tą. Na pewno. Ale to kurde, to źle. Nie w tą. Źle to jest. Nie wiem, jak ja mam to zrobić. Miałam się cofać? Nie. No przecież ja tu nie wyjdę. No przecież zaraz mnie szlak trafi. No i wiedziałam, że tu nie ma być wody. Ale Lipton. W takim razie jeszcze raz. Wiedziałam, że coś z kopca. Teraz jak ja mam się, przepraszam bardzo, tam dostać? Muszę... No nie. Jakie to jest głupie. Boże. Już pójdziemy sobie tutaj górą. Nie wiem, tak wystarczy. Tak. No i dobra. Bardzo was przepraszam, ale musimy to powtórzyć. Skakanie. Trudno. Ale wiecie, też nie chciałam sobie tak przypominać tych etapów przed nagrywaniem, bo lubię takie spontaniczne nagrania. Nie lubię, jak coś jest tak, wiecie, oklepane, wszystko jak w zegarku, idealne. To nie ma wtedy takiego zaskoczenia, pomimo tego, że i tak znam tą grę bardzo dobrze, ale jeszcze czasami są takie momenty, które mogą mnie jeszcze zaskoczyć. I jeszcze raz. Ale już jesteśmy prawie na miejscu. Straciliśmy na tym jakieś może z 7-8 minut. Ale trudno. Zapisz to. No i tutaj ma nie być wody. No, no i a ty skąd jeszcze żeś się tu wziął? Przecież chyba wszystko tu wyrżnęłam. Dobra, i musimy się znaleźć tutaj. Tylko co mi to teraz daje? Jak te drzwi są zamknięte? Chyba tu trzeba było gdzieś coś skakać. Tak, tak, tak. Dobra. Tu sobie poskaczemy. Tam, tam, tam. Dobra. No i tam jest dźwignia, która nam prawdopodobnie otworzy te drzwi tutaj na samej dole. I rozumiem, że to już będzie wszystko.
i mamy. Chyba wydaje mi się, że ostatni kluczyk. Daj Boże. Kurde, zapomniałam o tobie. I co, będziesz tu tak biegał, tak? Się nie schowasz. Dobra, czyli rozumiem, że ja muszę to zrobić. Okej, okay. Czyli standard. Dobra. Czy ja mam teraz wracać tu wodą? Bo nie wiem. Czy mi się to... No, chyba tak. Chyba tak. Dobra. Po raz kolejny musimy się wspiąć na samą górę, z tym, że teraz chyba do tych już głównych drzwi z białymi kluczami. Tak też można. Tylko że to jest tam. Moment. Aha, i żeby się dostać tam, to chyba ja muszę tylko wodę podwyższyć. Tak. Bo w żaden inny sposób się tam nie dostanę. Okej, dobra. Widzicie, to jest takie, no, poplątane trochę, no, ale troszkę się trzeba tutaj nabiegać. No, a ja właśnie, jak się zrobi jeszcze błąd, tak jak ja, się troszeczkę pokręci, to już w ogóle. Dobra. Lecimy tam. Praktycznie zbliżamy się ku końcowi. Nie, nie, już myślałam, że znowu popełniłam ten sam błąd. Dobra. I tutaj, aha, jeszcze tutaj był jeden sekret. Zaraz wam pokażę. Tak jest tutaj. Taki wyróżniający się klocek. W TR-ach przeważnie takie klocki do przesuwania. Przeważnie różniły się właśnie kolorem, odcieniem. No i czyli rozumiem, że nie przeskoczysz w ten sposób. A przeskoczysz. Dobra. Tutaj jest teraz nasz cel. Nie to. Pomyliłam się. Czy tu coś na mnie czyha? Chyba nie. No i tam musimy... A co tutaj było w tych wnękach? Chyba nic. I tam musimy ten nasz złoty klucz umieścić. Żeby otworzyło nam się oczywiście drzwi. Te tutaj na dole. Tu chyba było coś, tak. Czy tu coś na mnie czyhało? Oczywiście, że tak. Okay. I to chyba by było tyle. Tutaj trzeba uważać, bo tutaj są pułapki na tej podłodze. Dobra.
To trzeba tutaj przesunąć tą dźwignię, ale ona wcale nie jest taka. O kurde. No nie wierzę, że ja zginęłam. No weźcie, nie rozwalajcie mnie. Dobra, ja się tak nie bawię. Bez sensu. Nie będę się z wami tutaj cackać. Bez przesady. Żeby mi jakieś słabe lwy zabiło. Dawać, chodź tu. I już. Generalnie wcale nie trzeba posuwać tej dźwigni. To jest opcjonalna sprawa. Bo tak naprawdę zakończenie levelu znajduje się za tym głazem, który teraz przesuwam. Ale można go przesunąć właśnie do pomieszczenia obok i zrobimy to. Tam będą znajdźki, co mi szkodzi. A tutaj później sobie przyjdziemy i wpadniemy, tam jest taki spad w dół. I tam będzie koniec levelu. Ale zabierzemy sobie jeszcze tylko te znajdźki. Ale to długo trwa. Chyba jeszcze raz, tak? Tak jest. Tamta dźwignia obok, w zasadzie nie wiem po co jest, ona zamyka tutaj te drzwi, którymi przeciągnęliśmy ten kamień. I nie wiem ku czemu to służy. Nie będę tego robić. Aha, tu nie. Chyba tu na dachu, tak? No nie, 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 nie. No i mamy apteczkę. Czy tu coś jest? Nie. I chyba amunicję do magnumka. Właściwie wiem, no. Dwupak. Raz i dwa. Jeszcze się rozejrzę, czy faktycznie to już wszystko. Chyba tak. Dobra, czy ja mogę tu bezpiecznie zaskoczyć i nic mi się nie stanie? Chyba tak. Dobra. No to co? Save. I skaczemy. Ciekawe, czy dałoby się skoczyć na główkę, bo tam na samym dole jest woda. Nigdy nie próbowałam. Nigdy nie próbowałam nawet wycelować. Nie. Nie wiem, czy da radę. Wiem, że kombinuję, ale jestem ciekawa. O, ale dupa. Dobra. No to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję bardzo. Zapraszam Was na kolejny odcinek. Cześć.